Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Ori and the Will of the Wisp. Czy to ostatni odcinek? Jest taka duża szansa, troszeczkę mnie to smuci, ale nie zmienia to faktu, że trzeba w końcu tą grę ukończyć, dlatego zostawcie łapę w górę, jeżeli lubicie, a ja się muszę skupić na tym, żeby dobrze ten laser tutaj ograć. Okej, słuchajcie, mamy tutaj te serca teraz do porozwalania. Ja byłem tutaj, ale cofnąłem się. Faktycznie tutaj był pieprzony portal, który prowadził do tego odłamka zdrowia, więc go sobie zebrałem. I to mi powiększyło maksymalne życie, tak więc tyle zrobiłem na razie i jestem zadowolony i szczęśliwy. Tak więc tutaj jakiś progres poczyniony, a tam mamy naszego przyjaciela. Czym by cię tutaj rozwalić? Miałem przed chwilą łuk wybrany, ale może to wystarczy? Wystarczyło, o Jezus Maria, no to nie wygląda najlepiej. Jesus! Jo, jak ja zdążyłem to zrobić w ogóle, co teraz? Dobra, złapałem się ściany na totalnym randomie i się udało. Z jednej dziury do drugiej dziury. Teraz wydaje mi się, że mogę wskoczyć tutaj, otworzyć to, ale co to mi tak naprawdę da? Dam radę teraz wrócić tamtędy, albo ja tego nie rozwaliłem ostatecznie, okej. Dobra, tutaj musimy troszeczkę uważnie poskakać, uważnie powiedziałem. Nie, czekajcie, ten portal prowadził niby tam na samą górę? Co ja teraz najlepszego odjebałem? Chyba nie do końca to, co chciałem. Dlatego jeszcze raz! Gdzie jest to całe, ten cały kawałek? Był gdzieś tam u góry? Dobra, wejdę tam jeszcze raz, po prostu. Jedyne sensowne rozwiązanie. Dolećmy jeszcze raz na lewą stronę. O to chodzi? O to chodzi, a bo to jest tutaj, dobra. Nie wiem czemu zapomniałem w sumie, jak wygląda ten dziwaczny kawałek serca, dlatego myślałem, że to co rozwaliłem to było to. Ale okej, wierzba coraz bardziej jest uwalniana. My tutaj mamy portal, który pewnie nas wyprowadzi z tamtej całej lokacji. I gotowe. Teraz myślę, mogę się spokojnie przenieść do mojej fontanny. Fontanny? Studnia to chyba była i możemy lecieć dalej. Ja się muszę pochwalić też w tym odcinku. T-shirtik od PlayStation przyjechał z Doom Eternal. Całkiem fajny design, ale bardziej kolor. Kolor tej krwi demonów, których tak bardzo chętnie rozpierdalam na każdej długości tamtej gry. Tutaj, no to mnie w sumie nie interesuje. Pniemy się do góry. Musimy w parę różnych miejsc w tej chwili dotrzeć. To wydaje mi się... O, już teraz mogę zniszczyć? Okej. Dobrze, że wypróbowałem. Widzę, że taki skrót tutaj by był. No dobra, okej. Gdzie bym teraz mógł ja dojść? O, mamy tych niebezpiecznych, kurwa, typów. Wow, okej. Co się dzieje? Co go bije? Ała! Typie, umieraj, proszę cię. Ja, coś mu zadawało obrażenia, ale nie jestem do końca pewien, co mu te obrażenia zadawało. To było trochę dziwne. Iskrą chcę strzelić tam, żeby zebrać manę. Poproszę. Podleczyć też się mogę. Cały czas miałem te cholerne umiejętności. No dobra, chodźmy po tamto serduszko. Mam wrażenie, że nie ma tutaj jakichś straszliwych ograniczeń dotyczących tego, co ja tutaj mogę robić i czego nie mogę robić obecnie. Wydaje mi się, że mogę dojść wszędzie. Mogę się jednakowoż mylić. Tutaj chyba mogę zrobić tak, wskoczyć tutaj, wyskoczyć tak, tutaj do góry. O cholera jasna, zaraz mnie coś tutaj jebnie, muszę się skupić. Nie w tą stronę mam iść, nie w tą stronę, cholera jasna. Dobra, do góry. Tutaj się chcę ściany przyczepić. Dobra, co ja mam zrobić z tym laserem całym? Czy ja dam radę tam po prostu przejść? Czekajcie. Ten portal mnie przez ten laser przeprowadza, ale ja nierozważnie poszedłem w drugą stronę, myśląc, że znajdę tam inne szczęście. No dobra, to idziemy przed siebie. Tak troszeczkę na YOLO mam wrażenie tutaj skacze, ale powinno być ok. Tego chcę deaktywować typa. Niech sobie tam wybucha, ale kiedy mnie nie ma w okolicy. Tego nie rozwalę, coś tutaj będę musiał pewnie poprowadzić. Albo jakiegoś przeciwnika, albo jakiś laser. Ała, kolce kurna, wszędzie są. Dobra, tutaj mamy portal, który zaprowadzi nas... Nigdzie nas nie zaprowadzi, bo coś jest tam zawalone, niestety. Okej, tyle mi się udało. Cyk, zryw! No nie, nie wylądowałem jeszcze, to nie mogłem go zrobić. Ale to mogę... Uż! I mamy drogę powrotu. Ale teraz przydałoby się zejść tutaj jakoś na dół. Co ja mam tutaj poprowadzić najlepszego? Nie wiem. Ha! Jak ja mam rozwalić tamtą ścianę? Wydaje mi się, że muszę tutaj w takim razie skorzystać z pomocy tego mojego przyjaciela, chociaż pomocą bym tego nie nazwał. I poprowadzić prosto w górę może ten właśnie pocisk. Ajajaj, tak, o to chodzi chyba. Chyba o to chodzi, ale ała, muszę to uważniej zrobić. Czemu to leci teraz prosto z tego portalu? Ten typek to robi? To teraz lata tam w nieskończoność, okej, czyli dobrze to zrobiłem. Dobra, widzę, że gra chyba wyprostowała ten pocisk, mam wrażenie, żeby mi ułatwić życie.
To teraz będzie sobie bez problemu latało prawo-lewo. Ten laser tego nie zniszczy, co jest wielkim plusem w sumie. A będę musiał to złapać jakoś tutaj. Dawaj, dawaj. Oj. Okej, czekajcie. To do góry muszę posłać. Nie chcę umierać, proszę. Dobra, pocisk lata sobie we wszystkie strony. Ja się wyleczę. Naprawdę, to, że mogę teraz tak dużo obrażeń przyjąć i tyle razy się wyleczyć, to jest dosłownie magiczne. Dawaj do portalu, Ori, dasz radę. Nie dasz rady. Okej. Ajajaj. Tutaj, kurwa, wszystko chce mnie zabić. Tym bardziej te pieprzone lasery. Dobra, muszę się tutaj ściany przyczepić i teraz do góry. Pyk, jestem tutaj. Teraz muszę wyłapać ten pocisk. Jesteś. Dobra, i pyk. Mamy dostęp, dobrze, czyli o to chodziło. Bałem się, że to są jakieś moje tutaj bajdurzenia, że muszę doprowadzić pocisk z drugiej strony, ale na szczęście nie. Coraz mniej zepsucia, o to chodzi. Ale można też zaśpiewać coraz bliżej święta i to takie wielkanocne tym razem. Chociaż, czy jest się z czego cieszyć? Jak dużo ludzi będzie odosobnionych od swoich rodzin? A jeszcze dzisiaj wyszło, że od 16 kwietnia trzeba będzie, kurna, obowiązkowo nosić maseczki, jeżeli się będzie poza domem. O Jezus, nie, dawaj, typie, pomóż, strzel. Ja chcę się wybić tam, ale jeszcze raz strzel, dawaj. Kurwa, no co ty taki słaby jesteś w tym strzelaniu, serio? Zero pomocy z twojej strony. I teraz chyba dam radę zrobić tak, przejść tu, cyk, gotowe. Co teraz? Przed siebie, ała, ty kurwa się uspokój, ziomek, do góry. Tutaj już byłem przed chwilą, ale oczywiście popełniam te same błędy, bo jestem dzbanem, niewątpliwie. Tu mogę wejść, aj, chciałem to złapać, przechwycić. Ale gra tego nie chciała, dobra, aj. Walka z tym nie powinna być zbyt skomplikowana. Szczególnie, że mam to i to. Naprawdę, ta ilość skakania w powietrzu daje mi takie możliwości bojowe, że to jest nienormalne. Tam widzę, mogę wejść dokądś, ale czy ja powinienem tutaj wchodzić? No nie, nic na razie nie zdziałam, póki tego nie uwolnię, ale mogę się popatrzeć. Zepsucie stawia nam opór, Ori. Droga do wierzby jest zablokowana, czyli to jest dopiero droga do wierzby, okej. Skażone serca dodane do mapy. Okej. Czyli dzięki temu, że zrobiłem tam tego pojebanego questa pobocznego, w tej chwili miałem już widoczne te wszystkie serca bezproblemowo i mogłem już właściwie chodzić i załatwiać wszystko, co miałem do załatwienia, bo jestem zajebisty. Dziękuję bardzo. Dobra, no tutaj musimy się jakoś przepodróżować w takim razie. Tego się chwycę. Nie jestem pewien, ale mogę robić tak. Cyk do góry i cyk. Ja pierniczę, jaka tutaj navigation ma miejsce. Ja dosłownie wszystkie moje możliwości bojowe muszę wykorzystać, jakie tylko znam. Do góry! Nie! Okej, teraz i tym. I tutaj. Mamy to! Pieprzone, skażone serce, umieraj! Tak jest. Tam coś spadło na dół i to będzie pewnie moja droga powrotna. To było skomplikowane, znaczy to było, może nie było skomplikowane, ale ja jestem pod wrażeniem tego, jak w miarę bez przeszkód udało mi się to zrobić. Dobra, tutaj wydaje mi się, musimy polecieć jakoś na dół? Nie, zdecydowanie nie, to po cholerę to się tam otworzyło? Nie jestem pewien, może jako kolejna forma po prostu przeszkadzajki. Dobra, Ori, lecimy przed siebie. Nie, tam nie ma żadnego portalu, który by mnie miał gdzieś doprowadzić, z tego co widziałem. Oczywiście mam tutaj tylko coraz więcej, kurwa, typów, którzy mnie nienawidzą i chcą mnie laserem pokroić, ale jestem tu. Wróciłem, nie mam tam już nic do roboty, żadnych portali, idziemy dalej, bezproblemowo. Nie wiem, czy ja tak mało życia tracę. Mam takie spore przekonanie, że strasznie dużo rzeczy robię tutaj na YOLO. I mógłbym to robić dokładniej i lepiej, ale nie robię. Dobra, jedno serce, muszę dojść gdzieś w tamtą stronę, co? O, świetnie, jakieś wielkie kule jeszcze na mnie spadają, zajebiście. Jeszcze jakaś? Dobra, Ori, tu się mogę chwycić, żeby sobie zrobić taką troszeczkę pauzę. Dobra, i tu też się mogę chwycić. Dobra, tutaj przelewitacja, tędy. Ten portal zaprowadzi mnie gdzie? No dokładnie tam, gdzie chcę dotrzeć. Tutaj dobre jest to, że za każdym razem, jak uda nam się przejść taki fragment w miarę zręcznościowy, to mamy przeładowanie many, przeładowanie życia. Można się pobawić. Te! A co tu się odpierdala? Co to za boss? Żartujecie sobie chyba? Żeby uwolnić to serce, to muszę typa pokonać? O Jezus. Dobra, widzę, że... Ała, lasery będą biły. Niewątpliwie lasery będą biły. Ty. Może iskra mi tutaj pomoże? No moja chyba najlepsza nadzieja. To zamiast wybicia... Ja spróbuję zamiast tego.
Wow. To mógłbym kierować z powrotem w niego, szczerze mówiąc. Okej, gdzie mnie to zaprowadzi? Tutaj. Dobra, dam radę to na lajcie omijać, mam wrażenie. Ale strzela, kurwa, wciąga kamienie, żeby sobie odbudować swój armor. Oho, czymś... Oj, jebło. Ale teraz mogę go tak bardzo napierdalać. Ile on życia traci od tego strzelania? Niesamowite to jest. Dobra, dużo many tracę, ale też dużo many jednocześnie mam. Ciekawe jestem, czy jak wybiorę z powrotem moją główną broń. Oho, oho. Cyk, frajerze. I... O, to tym chciałem akurat jego uderzyć, ale nieważne. Cyk, frajerze, zrobione po raz kolejny. I jeszcze raz. Proszę bardzo. Najlepszy sposób na każdego przeciwnika w tej grze to jest wykorzystywać jego własną broń przeciwko niemu. Więc wszystkie te pociski, zwrot do nadawcy. Jak karty do głosowania, panie, już niedługo. O Jezus, dobra. Nie mam teraz super dużo życia, ale myślę, że to ogarniemy. Dobra, myślę, że strzelanie z mojej iskry to będzie najlepszy pomysł. I był, dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że na bardzo dużo mogę sobie pozwolić ze względu na tą ilość życia, jaką posiadam. Ale hej, zarobiłem sobie na to, okej? Mam pełne prawo, żeby mieć wyjebane na przeciwników w tej chwili. Przypadkiem całej tej many nie uzbierałem. Wracamy do młota, cyk, cyk, cyk. Mogę się troszeczkę podleczyć, ale nawet nie muszę jakoś super strasznie. Teraz musimy sobie wrócić do tamtego portalu. Dawaj, i jesteśmy z powrotem. Chyba, że nie, przepraszam. Nie dam rady chyba wrócić w żaden wygodniejszy sposób. Mogę pójść tutaj. Może to mi by przyspieszyło całą tą akcję i te wszystkie aferki. To mogę rozwalić, życie sobie odnowić. Dobra, wróćmy chyba tak po ludzku w tamtą stronę. Wydaje mi się, że dam radę. Tylko, że... O właśnie, ostrożnie. Aj te, dobra, powrót był o wiele prostszy. Tutaj mnie jakiś portal prowadził chyba na dół, co? Tak, zdecydowanie. Tylko gdzie ja wyskakuję po tym portalu? Tutaj ta kula, a ta kula mi zrobiła opcję zejścia na dół, dobra. Tam jest chyba jakiś portal, ale na razie widzę, że nie mam do niego dostępu. Wow! Jezus Maria, ile tego jest! Ażem się przestraszył prawie. Dobra, panie Gorleku, ja naprawdę nie chcę cię bić, ale troszeczkę nie dajesz mi wyboru. Mam wrażenie, że w ogóle, że ten Sein, który ze mną lata, on chyba bije tych przeciwników. W wolnych chwilach oczywiście, bo to jest zajęty duszek, ale nadal bije tego przeciwnika takimi uderzeniami z nieba, mam wrażenie. No dobra. Ała, ała, nie o to mi chodziło, tam jest portal u góry. Oczywiście się mogę, widzę, ej, skryć, jeżeli tylko potrafię. To mnie zaprowadzi tam na górę. Okej. Nie wiem, czy to będzie... Ała, to o co mi chodziło. Do góry? Mamy to! Dobra, serce załatwione. Naprawdę, mogę być najchujowszym graczem tej gry, ale z taką ilością życia to nie jest wielki problem. Bardzo dobrze się składa, widzicie? Jednak opłaca się poświęcić czas, żeby pomóc sobie w taki sposób. Dobra, teraz muszę tam na prawy dolny róg dotrzeć, więc tutaj zrobimy chyba tak, tak. Ej! Dobra, jestem w portalu. Sukces. Trochę życia sobie jeszcze mogę odzyskać. Te, serio! Takie typy jeszcze będą mnie teraz atakowały. Ty sobie jaj nie rób, koleś. Uż młotem, kurwa, i do widzenia. Dobra. Tutaj mamy wszędzie naszą galaretkę winogronową, która troszeczkę wkurwia. Ale jest tutaj jedna dziura, którą ja dam radę tam wskoczyć. Pyk! Czy ja tu jestem bezpieczny? Nie, nie jestem. Muszę tego unikać w taki dość specyficzny sposób. No właśnie. Wuuu, okej. Jezus Maria, kolejne! Ale beznadzieja, dobra. O, te wejścia do koła jednocześnie są miejscami, przez które to wszystko może mnie bić. Niedobrze, niedobrze, o Jezus, bardzo źle to robię, bardzo źle to robię. A może nie, a może nie, a może się uda. Gdzieś wskoczyłem. Więcej szczęścia niż rozumu, ale lecimy dalej. Kosmiczne ilości życia i wszędzie mana, żeby je odnawiać? Spoko, mi to pasuje. Muszę wyczajać miejsca, w których mogę się zatrzymać, bo to jest kluczowe tutaj. Tutaj pewnie jakaś dziura mnie uratuje. Tutaj, nie mogę tutaj stanąć! Ała! Jezus Maria! Jak ja mam to zrobić niby? Nie wiem jak ja się tam miałem niby nawigować bez po prostu wylądowania, żeby dostać obrażenia. Pewnie jakoś się dało, tylko ja jestem dzbanem i tego nie ogarnąłem, ale to nic, ale to nic. Dawaj, Ori, niszczymy serca. Czy jeszcze jakieś zostało? Coś tam u góry jeszcze trzyma. Może to nie jest sama wierzba, to nie trzyma tego serca, tylko to jakoś blokuje mi po prostu wejście. Dobra, mamy turbo dużo many i turbo dużo życia, więc odnówmy sobie je na full.
Dobrze, że nauczyłem się korzystać z tej umiejętności, bo bez tego to bym był totalnie w dupie. Tutaj widzę, mam też gorlecką rudę. No cholera, fajnie by było ją zebrać, szczerze mówiąc. Gdzie ona się tu dokładnie znajduje? Może ja tutaj muszę po prostu, nie wiem, przelewitować? A tu powietrze jest! Dobra! Oj, do dupy. Tutaj powietrze wieje do góry. Za dużo tutaj jest efektów cząsteczkowych. Nie zauważyłem tego po prostu, dlatego. No dobra, to teraz sprawa wygląda troszeczkę inaczej, kiedy wiem, że mogę tutaj lewitować. No tak, tak, to zdecydowanie był sposób na przejście tego w troszeczkę inteligentniejszy sposób. Tylko, że ja go po prostu nie dostrzegłem. O proszę, lekkie tutaj dywagacje, manipulacje i jesteśmy u góry. Gorlecka ruda jest nasza, my wyskoczymy gdzie? W tym miejscu, ale to już wracam. Panie, wracam, ostatnie serduszko zostało, tam gdzieś u góry. Jak ja tam mam doleść? Tutaj jest gdzieś portal... Tutaj... O Jezus, to jest to! Niebezpieczne miejsce! Ori! Ała! I oberwał jeszcze. Przepraszam cię, stworku. Ja naprawdę nie chcę cię skazywać na takie cierpienia, na jakie cię skazuję. To jest po prostu nieprzyjemny zbieg okoliczności, no. Zbieg okoliczności taki, że ty niestety musisz się tutaj uporać z dość dużą ilością laserów, a ja jestem dzbanem i ci niestety na to pozwalam. Dobra, wskakujemy tutaj, jesteśmy u góry, zajebiście. Tamta kula wyprowadzi nas jeszcze wyżej. Cyk. Jesteśmy tutaj. I ostatnie serduszko, gdzieś tam u góry. Czemu ja mam wrażenie, że jak tylko to nam się uda ukończyć, czeka nas walka z panem Wronem? Ała, jaki to ma zasięg wybuchu? Panie, to w ogóle nie przystoi normalnym przeciwnikom tak wybuchać szeroko. Życie sobie odnowię. Tędy raczej nie powinienem przechodzić. Znaczy, no mogę. Stracę trochę życia. Jakby tragedii nie będzie. Tu mogę się przyczepić. Dobra. To jest dobry timing, widzę, potrzebny. Ała, no i kurwa, ja go nie posiadam niestety. Aha, bo ten laserem szyję, no tak, zapomniałem. Nie wejdę tutaj? Aha, widzę, że od razu tam wpadam, co? Dobra, trudno. Lecimy tak, tak. Tutaj do góry, tu jest portal. Ała, ała, nie wiedziałem, dokąd ten portal prowadzi! Jak ja tracę życie, tu! Nie użyję tutaj leczenia niestety, dobra. A, bo ten portal mnie wyrzuca stamtąd, okej. Dobra, to raz, dwa i trzy. Jesteśmy tu, a tutaj jest trochę blasku. Zajebiście. Dobra, musimy dolecieć jakoś tam na prawą stronę. Ale to już mam wrażenie, zrobię jakby ręcznie. Ała! Typie! O, właśnie, strzelaj, strzelaj. To jest dobra myśl. Cyk! Jestem tu! Haha! Udało się. Nie bez przeszkód po drodze, ale się udało. Leczymy. Leczenie kluczowe tutaj dla mnie jest w obecnej chwili. To jest o wiele przyjemniejsze niż ten lawowy poziom z końca jedynki. Tam się leczyć nie mogłem w normalny sposób i umierałem dużo, dużo. Dobra, w końcu udało się wyjebać całe to tutaj zepsucie i zniszczenie. Teraz musimy tylko tam wrócić. Nie ma prostszego sposobu? Nie ma. No okej. Dobra, no trudno się mówi. Ale spróbuję się w ten blask wstrzelić. Nie widząc do końca, co się tam dzieje, ale się udało, kurwa! Zajebistym to trzeba umieć być! Umieć być, moi drodzy. Hashtag umieć być. Dobra, tutaj do góry. O Jezus! Ha! Pyk! I na dół, i na dół. I damy radę, kurwa, bo jestem dobry typ! Cyk! Gdzie to mnie wyrzuciło? Dobrze mnie wyrzuciło. Troszeczkę obrażeń, ale to nic. Tutaj chyba był portal na dole, który mnie wyrzuci gdzieś tam. Nie wiem, czego się mam spodziewać. W dowolnym momencie może mnie, kurwa, to wyrzucić byle gdzie, bo nie widzę, dokąd lecę. Dobra. Tutaj mamy duży pokład many, więc sobie ją odnowię. Mógłbym poczekać, aż ten kamień jeszcze raz wróci. Nie ma chyba na to czasu. Ała! Pieprzone. No tak, mogę teraz wejść do środka. Cholera jasna. Gdzieś tutaj mana na pewno będzie do odzyskania. Mana do odzyskania. Niewątpliwie z jakimś potężnym przeciwnikiem pewnie będę się mierzył. I jak nic, będzie to nasza ta cała koleżanka Wrzask. Skamieniała Wronosowa. Musimy podołać. Ja mi dał trochę blasku tego tamtego. 5000 blasku, toż to w cholerę! Dobra, mamy dużo many. Chcę się uleczyć po raz ostatni. Zapisywać nie ma co. Mógłbym tam wrócić na dół i w tej studni zapisać, ale i tak to jest dużo checkpointów. Wchodzimy! Co to będzie? Kolejny poziom do przejścia? Nie, tutaj mamy, widzę, studnię po lewej. Okej. Tak, zdecydowanie. Coś czuję, że to ostatni zapis w tej grze. Dość dużo w tym odcinku zdzbaniłem, ale ani razu nie umarłem. Bo jest to magia po prostu tych ostatnich poziomów. Dobra. Tutaj widzę, że jeszcze muszę trochę poskakać. Pewnie idziemy do góry, co? Teraz pewnie na lewo. Jo!
Dokładnie tak, wspinamy się, okej. Jest drzewo, ależ w tragicznym stanie. Martwe praktycznie. Ojej. Jak my mamy tu blask przywrócić w jakikolwiek sposób? Udało się, Ori, wierzba! Wierzba, mam wrażenie, już długo nie powierzy, nie powierzbi. Cała kraina odzyska swoje światło, zniszczenia zostaną naprawione. Aha, zaraz przyleci wrzask, jak nic. A może jednak? Więcej niebieskiego, mniej fioletowego. Czuję się, jakbym LEDy ustawiał. Duże skupisko blasku jest. Moje dzielne dziecko, udało ci się uleczyć to, co było zniszczone. Seir się odrodził. Patrz, jak ich wspomnienia garną się do mych gałęzi. Jak długo duchy tęskniły do tego dnia. Gdybym tylko mogła znów nieść to światło, ale ono nie należy już do mnie. Mój czas już przeminął. Musi rozpocząć się nowa era. Moje dziecko, tobie daję to światło. Lecz musisz dojrzeć, by je nieść. Musisz teraz pozostawić za sobą jedno życie, by ocalić wszystkie pozostałe. Nie! Kurwa, miałem rację. Będziemy nową wierzbą, jak nic. Połącz się z Seirem, przyjmij światło. Dbaj o tę krainę tak jak ja niegdyś. No ale prawda jest taka, że no, cholera, może Ori staje się wierzbą. Znaczy, pewnie do tego dążymy jak nic. Wątpię, żebyśmy mieli nieść światło. Mamy zostawić jedno życie za sobą. Mimo wszystko on będzie wtedy wszędzie, we wszystkim. No ale nie będzie mógł się bawić ze swoją przyjaciółką Ku. Chociaż cały czas będzie pośród wszystkich. I przyleci teraz. No właśnie, kurwa, porwała światło! Zgniotła światło! Jak to możliwe w ogóle? Pieprzona! To jest ta taka logika, że wszyscy mają źle, to ona musi mieć też źle. O Jezus Maria, dobra, dobra, uwaga! Tutaj na pewno będzie to potrzebne. Dobra, na razie zamiast leczenia. Ała! Strzelamy! Jo, panie! Szybko, uciekaj przed laserem! Może ja sobie kupię... Może ja sobie wymienię kamienie na coś, co wzmocni moją iskrę? To niekoniecznie jest taki zły pomysł. 4 pociski. Dobra, co mogę wywalić? Magnes. Magnes mi jest niepotrzebny. Zadawaj wrogom 50% obrażeń. To może się przydać. Zmniejszone obrażenia zdecydowanie. To też będzie fajne. Potrójny skok. Trzymanie się ścian chyba nie będzie mi potrzebne, mam wrażenie. To moc blasku będzie dobra w tej chwili. Zdobywaj energii, gdy zadajesz obrażenia w walce wręcz. Dobra, zamiast tego władujmy coś do iskry. Ona będzie najlepszym sposobem chyba na walkę z nią. To nie. Strzelam szybciej. Rozszczepienie. Spróbujmy, jak to będzie teraz działało w ogóle. O kurwa, tutaj zasięg tego jest taki trochę mały. Dobra, masz, swoim własnym pociskiem. I kurwa, jeszcze raz. Nie do końca chyba ją trafiło, ale to nic. Jo, zadaję jej obrażenia? Nie do końca, nie do końca. Ała, halo. Wrzaskuniu droga, o Jezus, co ona teraz robi? Nie znam tych ataków! Chyba potrzebowałem tutaj wyskoku, mam wrażenie. Masz pierdol! Nie mogę jej nic zrobić teraz. Jesus! Nie ogarniam, nie ogarniam. Oberwała? No dobra, obrywa tym, obrywa. Ajajaj. Strasznie mały zasięg mają te 4 strzały i znowu jej nie mogę robić żadnych obrażeń. To jest dziwaczne. Dlaczego? Może muszę jej prosto w pysk strzelać? Ajajajajajajaj. Dobra, mam jeszcze dużo życia w sumie. Czemu ja się tak tym przejmuję? Prosto w pysk. Przepraszam cię, wrzask. Ja naprawdę jakby nie mam tutaj specjalnej chęci cię mordować, ale chcesz zniszczyć światło. Nie mogę na to pozwolić. O Jezus Maria, co się dzieje? Ja mam uciekać. O dobra, zniszczyła kawałek areny. Tak, chyba muszę się tutaj przenieść gdzieś wyżej.
Jestem tu bezpieczny? Nie, chyba nie! Chyba nie! Dobra, lecimy w takim razie. Nie spodziewałem się tutaj segmentu ucieczkowego, ale jednak się on tu znajduje! Panie! Proszę mnie nie oszukiwać, czemu te rzeczy mi się pod nogami rozwalają? Raz, dwa, trzy, bum do góry i lecę w prawo. Jak najszybciej, dawaj, Ori! Czemu ja kurwa tracę życie? Jak bardzo mnie ta gra nienawidzi. Cyk, i do przodu, i świdrujemy. Dobra, ten świder tak trochę mnie tutaj kurwa oszukuje! Ta gra nie ogarnia, co ja tutaj wyczyniam, naprawdę. To się dzieje szybciej, niż ta gra może to ogarnąć. Dobra, mam dużo many, jak tylko ją pozbieram. Dobra, co teraz? Mamy kolejne pole walki. Czyżby ten sam schemat? A, tak mi się wydaje. Jeszcze raz! O nie! Teraz będzie więcej lądowań, co? Trzy. A, tak czułem. Dobra, dostaję obrażenia. Co teraz zrobisz, sowo? Będzie czymś strzelać, jak nic. Ty, ja mogę tutaj chyba latać? Nie, nie mogę. Dobra, dostała obrażenia. Co teraz? A tym to mógłbym w nią z powrotem dupnąć, ale czy doleci w ogóle? Nie, tak troszeczkę słabo. Dobra, oho. Cyk! O, nie zdążyłem za bardzo. Dobra, mam strasznie mało many. Może spróbowałbym jednak walczyć czymś, co niekoniecznie? No może tym? Tutaj leczenie bym sobie chyba zainwestował. O Jezus! Tutaj też powinienem był podskoczyć. Dobra, nie znam patternu jej ataków. Jak ja mam z nią walczyć, jak nie znam patternu jej ataków? Dobra, tutaj chyba bardziej niż odwracać to w jej stronę, muszę się skupić na tym, żeby samemu przeżyć, bo to się może bardzo źle dla mnie skończyć. Co ona teraz robi? Nie wiem, jakie ona ma kurwa ataki. Wszystkie możliwe. Dobra, tutaj to chyba jedyne, co mi pozostaje, to unikać. O, Jesus, niełatwe. Do góry! Dobra, ominąłem tego. Ominąłem to w sumie. Co teraz? Pewnie muszę coś w nią odbić najlepiej. Dobra, ja wolę siebie odbić chyba. Cyk! Prosto w ciebie. To cię zje, patrz, to cię rozjebie. Kurwa, nie doleciało! Dobra, mam to. Do góry! Okej, zdążyłem. Teraz znowu będzie czymś strzelać chyba, nie? Co ona tutaj robiła? Tak, zdecydowanie, znowu czymś strzela. W taki bardzo chamski sposób się nakierowuje na mnie, naprawdę. Nie wiem, gdzie ona wyląduje, może ją akurat trafię. Do góry! Haha, zdążyłem. Strasznie mało jej tych obrażeń zadaje, to mi się nie podoba. Dobra, może jednak wróćmy do iskry. Kiedy ja mam w ogóle okienko, żeby ją atakować? To jest moje pytanie. Bardzo niewielkie. Ale dobra, to ją, jak ją to dojebało straszliwie. Cyk, do góry, okej. No dawaj, wrzasku, giń! Jedyna moja prośba do ciebie, umieraj. Jak mnie to bije! Straszliwie, nawet nie wiem kiedy. Dobra, co teraz? Znowu będziesz lądować, czy znowu czymś strzelasz? O Jezus, laser, naprawdę? Dobra, muszę się podleczyć, bo nie wydolę. Chodź, wlatuj tutaj, dawaj. Oho, co teraz? Teraz mogę ją atakować w sumie. Cholera jasna, to był dobry moment na atak, a ja go zmarnowałem. Do góry! Mam mało many, to jest mój jedyny problem w tej chwili tak naprawdę. Znowu będą leciały te gówna tutaj. Ja muszę się skupić na unikaniu. Okej, te zrywy dobrze działają w tym przypadku akurat. One jeszcze takie wybuchy robią, jak lądują, to jest najgorsze w nich. Wow, halo, widziałem, co tu się stanie. Ale nie dojrzałem tego w pełni. Nie mogę jej... O nie, co ja robię? Ty, co to jest za teleport? Ja tu dobrze widziałem... Nie, dobra, wydawało mi się pewnie. Ała, obrażenia cały czas. Nawet się obrażeń tak nie boję, jak po prostu tego, że nie wiem, co robić. Tych patternów nie znam. Dobra, gdzie ona wyląduje? Tu. Ajajaj! O, teraz kolce zrobiła w miejscu, gdzie wylądowała. Super! Dobra, dostaję obrażenia. Niemałe. Chyba w głowie ją muszę atakować, inaczej to nie działa. Patrzcie jak umiera! O Jezus, nie mam many, nic! Ale jak ją dojebałem teraz, fantastycznie. Dobra. Tutaj daleko jestem od tych twoich pyrtków lecących z nieba, proszę cię. Dobra, o Jezus Maria, trochę tego się porobiło tutaj. Ajajaj, no halo! Jezus Maria, wszystko naraz teraz leci, pomocy! Nie mam teraz gdzie się podziać nawet! Halo! Ja muszę z nią teraz w powietrzu walczyć? Na dół. Kurwa, arena walki przestała być areną!
I umarłem, co? Tak. Gdzie ja teraz jestem? Co się teraz będzie działo? A dobra, ma już mało życia. To widzę, jest jakiś ostatni pojebany segment tej walki chyba. Ała, oczywiście, że musiałem w to kurwa wskoczyć. Dobra. Ona tutaj teraz robi, widzę, wszystko naraz. Za bardzo ją to jebałem. Nie lubi mnie już. Znaczy, w ogóle mnie chyba nie lubiła nigdy. Dobra. Aj, zryw! Zryw do góry. Muszę cały czas trzymać się w powietrzu, inaczej to po mnie. Nie widzę kompletnie, gdzie ona się zaraz będzie znajdowała. Muszę wyczekać moment! No nie mam jak się po prostu odbijać w powietrzu. Manem mi daj! O, Jesus. No dobra, troszeczkę męczące, ale damy radę. Ja nie dam rady, kurwa, proszę was. Ja nie dam rady, a mogę zrobić... Tak, mogę zrobić to po zrywie. Muszę o tym pamiętać. Mogę się wbijać w powietrze przez dość długi czas. Okej. Okay. Dobra, tutaj sobie chcę polecieć. Tak, dobra. Mniej więcej widać, gdzie ona będzie atakowała chyba. Życia nie mam aż tak mało, więc nawet nie o życie się tutaj boję. Tylko o to, żeby ona mnie nie atakowała. To jest mój największy problem teraz. Wow, to jest moja okazja! Nie, to nie była moja okazja! A może była, tylko ją zmarnowałem? Pieprzone, tyle unikania. Jakby wiem, co tutaj się dzieje. Już widzę ten pattern, tylko że... Jeszcze muszę go dobrze wykorzystać. I znaleźć to okienko na atak. Bo ono jest, ono tam jest. Oj! Uniknąłem tego? Nie uniknąłem tego. Muszę do góry, kurwa! To jeszcze mnie na wylocie jebła, super. Dobra, teraz mamy ten beznadziejny segment. Dobra. Z każdej kurwa strony leci. O, świetnie, ile ja mam jeszcze życia? Nic? Okej. Dawaj, Ori, proszę cię, nie zgiń! Oh, fuck me! Ale latam, ja pierdolę, ale latam! I już nie latam, nic nie latam. A nie, jednak latam, ale jaja! Dawaj, puszczaj te swoje gówna, proszę cię! Tak! Jest! Haha! Dobra, zostało jeszcze i tam troszeczkę życia, ale udało się, wstrzeliłem się w nią. W ostatniej chwili. O, męcząca trochę walka, ale dałem radę. Zawsze będziemy pamiętać tę noc. Co tam z kół słychać? Moki się opiekują ją. Opiekują nią, gdy nadzieja osłabła. Niektórzy wybierają ciemność. Nie miała wielkiego wyboru wrzask chyba. Kto wie, może ją coś teraz oczyści, uleczy. Ojej. Trochę smutne, no. Mimo wszystko nie wybrała tego życia. Trochę wybrała. Ale urodziła się taka, jaka się urodziła, a reszta świata jej miejsce ustanowiła. Biedne Ori, znowu po tym wszystkim, co robi, ląduje w takiej sytuacji, gdzie ledwo żyje. Czy on żyje? Ja mogę się ruszyć chyba, tak, Jesus.
Myślałem, że coś się samo stanie, ja tutaj mam chyba kontrolę. No chyba nadszedł czas. Światło potrzebuje nowego nosiciela. Nie. Kwoloka mi nie żal, szczerze mówiąc, ale cała ta rodzinka Oriego, która tam czeka na niego. Moki, którym pomogliśmy. Nie chcę na to patrzeć. Thank you.
O Jezus Maria, Ori, coś ty mi zrobił naprawdę z ryjem. Znaczy, Boże, z beretem, nie z ryjem. Z ryjem też, bo się trochę czerwienie. No i moi drodzy, to koniec. To koniec. 20 na 20. Wszystkiego zebrane. 10 godzin 45 minut. To była fantastyczna przygoda. Nieważne ile razy failowałem, ile razy mi się coś nie udało, ile razy tam umarłem, mogę sobie na sam koniec chyba skoczyć jeszcze do Kwoloka, zobaczyć jak to wyglądało. Tam mamy miejsce naszej finalnej walki, ale dzięki magii tego i owego możemy sobie jeszcze tutaj pochodzić, pozbierać wszystko, co nam się podoba i generalnie po prostu jeszcze pograć. Dlatego też ja chciałbym na koniec skoczyć i zobaczyć, jak mi poszło statystycznie w tym wszystkim, co robiłem. Już nie będę latał i zbierał tej rudy, żeby wybudować ostatnie rzeczy, chociaż jak najbardziej byłaby to opcja. Jakby ktoś chciał maksować grę. Dlatego pójdziemy sobie tylko do pana od statystyk, zobaczymy co mi ciekawego powie. Myślę, że fajnie mimo wszystko mi ta gra poszła. Parę razy się tutaj zajebałem w akcji tu i tam, ale generalnie było nieźle, myślę, było nieźle. Motaju drogi, pokaż mi statystyki, szybko. Quiz silna, no powiem wam tak, no chciałbym, żeby się to inaczej skończyło, nie będę ukrywał, chciałbym, żeby to inaczej wyglądało. 71 śmierci tylko, no zdecydowanie mniej śmierci było ze względu na to, że po prostu można się leczyć. Tak więc to wiele zmieniło, z czego 32 od kolców, ja pierniczę, odniesione obrażenia, zabici wrogowie, energia, zregenerowane zdrowie właśnie, 7700. 40% ulepszonych umiejętności, za bardzo nie miałem jakoś strasznie na to ochoty. Największy pojedynczy atak 10 tysięcy, 5300 skoków, 2600 zrywów, moje biedne przyciski. Odbicia, lasca, odległość, przepłynięcia. No kurde no, zebranych kamieni, o wow, 10 kamieni, aż nie zebrałem, to trochę, nieważne. Ja mam oczywiście jakieś wyścigi nieporobione, tamto nieporobione, ale mnie to specjalnie jakby nie przejmuje. Nie przejmuje się tym. Czas spędzony w powietrzu, najdłuższy czas spędzony w powietrzu, 3 minuty 32. To nie mało, szczerze mówiąc, to nie mało. 23 800 blasku. Do zobaczenia, ziomek, do zobaczenia i do zobaczenia, mówię wam, moi drodzy. Jak już możecie podyskutować sobie o tym zakończeniu w komentarzach, zachęcam was do tego wręcz, podyskutujmy. Chciałbym, żeby się to inaczej skończyło. Z jednej strony, no Ori nie powróci, Ori stał się nową wierzbą. Ktoś musiał to światło przejąć. Wolałbym oczywiście, żeby on dalej tam żył. Żył i trwał, no ale ewidentnie musiało być inaczej. Cóż można tu więcej rzec? Ale wydaje mi się, że ten płatek, który odpadł na koniec, to w taki sam sposób narodził się Ori jeszcze w jedynce, że właśnie on był częścią wierzby i od niej odpadł. Dlatego, hej, otwarte zakończenie do interpretacji, kolejna część może powstać, niekoniecznie, znaczy raczej na pewno nie będzie o Orim, no bo Oriego to już tak trochę nie ma. Ale może się jakiś inny ognik pojawić, chociaż kurde, to musi być Ori, ten taki super fajny duszek z kopytkami. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam. Trzymajcie się i życzę wam większej ilości tak fantastycznych gier jak Ori. Pa, pa.